To zawsze wielka radość, kiedy dowiaduję się, że będę mógł z Panią po raz kolejny porozmawiać, ale muszę przyznać, że zawsze w okolicach tego samego momentu przechodzi mi taki dreszczyk, bo jednak jest coś takiego, że nad Panią powiewa taka flaga z etykietą Pani Prezydentowa, była pierwsza dama. No i właśnie... Aż tak. I tutaj właśnie pytanie, na ile przede mną siedzi ta osoba, a na ile to wszystko, co Panią spotkało, Panią nie zmieniło i to dalej jest ta dziewczyna z Gdańska Wrzeszcza. Ja myślę, że jestem zdecydowanie tą samą dziewczyną z Gdańska Wrzeszcza, o czym najlepiej świadczy fakt, że przez te 10 lat, kiedy byliśmy pierwszą parą, kiedy część osób mogłoby uważać, że tam odbije nam soduwa, to po tych 10 latach wróciliśmy do tych samych przyjaźni, do spotkań u tych samych znajomych. I to, co jest dla mnie najważniejsze, że jak na ulicy spotykam różne osoby, nawet rzadziej w Warszawie, a gdziekolwiek jestem w kraju i im dalej od Warszawy, tym jest fajniej, to takie ciepło, które czuję, że bije od osób, które się ze mną spotykają i każdy mówi, Pani Prezydentowo, nasze dzieci wyjechały razem z Panią gdzieś tam w świat, dostawały stypendia od Pani Prezydentowej, mamy motylkowe szpitale dzięki fundacji, to ja wiem, że nie przespałam tych swoich 5 minut w życiu i dzięki temu no, mam takie wrażenie, że mam poczucie spełnienia w moim życiu. Zasiała Pani te ziarenka i teraz u każdego w głowie jest właśnie jakieś wspomnienie związane z Pani działaniami, ale Pani odwiedza faktycznie wiele miejsc, spotyka wielu nowych ludzi. Pani się wydaje, że ludzie są zdziwieni, że Pani jest taka normalna? Znaczy czasem tak, bo Pan powiedział, że na początku jak ktoś się spotyka ze mną, to się takie ma wrażenie, że ojej, ja muszę się tak jakoś tak dobrze ubrać i powiedzieć, ja dobrze siedzę i tak dalej, i tak dalej. Też się starałem. Bardzo dobrze. Ale nawet jest tak, że mąż się śmiał, ponieważ po prezydenturze prowadziłam lekcję stylu, gdzie mówiłam o sposobie zachowania przy stole, o precedencji, o wszystkich tych rzeczach, które musiałam poznać, zostając pierwszą damą i które były bardzo ważne w czasie prezydentury, bo to jest prawda, że gdyby nie to, to po prostu no, niejednokrotnie przyniosłabym wstyd nie tylko sobie, ale Polsce, czego absolutnie nie chciałam. Więc mąż się śmiał, że jak gdzieś tam był w naszej ambasadzie i pani ambasador mówi, panie prezydencie, ja bardzo przepraszam, bo ja tak wodę nalewam z butelki, ja wiem, że ja powinnam mieć dzwonek. Więc mój mąż się śmiał, mówi, Jola, ty jesteś postrachem w polskich domach. To nieprawda, nie dajmy się zwariować, bo dzisiaj jestem na luzie, to jest dla mnie dzisiaj dzień jak co dzień, więc biegam w płaskich buciczkach i to jest normalne. Oczywiście, gdy będę szła na jakieś tam ważne spotkanie, to ubiorę się w sposób bardziej stosowny, taki wyrafinowany, ale nie dajmy się zwariować. Ja mając teraz za chwilę 70 lat, mogę chodzić kolorowa jak rajski ptak, czy zmieniać kolory włosów i czuć się totalnie na ludzie. Mogę robić to, co mi w duszy gra. Czy Pani przy okazji tych nadchodzących w przyszłym roku 70. urodzin towarzyszą jeszcze jakieś inne podsumowania, postanowienia? Nie. Czy to jest urodziny jak każde inne? Jak każde inne i myślę, że Wy też nie powinniście się przejmować, bo ja bardzo często słyszę wśród znajomych mojej córki, jak ktoś mi, Jezus, 30 lat skończone, Boże 40, Boże 50, 70, pyk, kolejny dzień, trzeba żyć tu i teraz. Jesteśmy w tak trudnych czasach, tyle wokół koszmarnych rzeczy się dzieje. My nie mamy wpływu na to, co zdarzyło się w naszym życiu. Ja bardzo się cieszę, że ja zapisałam tą swoją kartę w taki, a nie inny sposób i jeśli cokolwiek było nie tak, mogę mieć tylko pretensje do siebie. Przeczytacie Państwo w książce. Mam nadzieję, że nie zawiodłam Polek, Polaków. To, co będzie w przyszłości, na to też nie mamy wpływu. Ja te moje urodziny mam dopiero za rok. W związku z tym też nie mam pojęcia, co przez ten rok się zdarzy. Tu i teraz. Wiek to tylko liczba. Dla mnie liczba. Dla mnie zdecydowanie liczba. Ja tyle fantastycznych osób spotykałam, które są 80-90-latkami, które żyją na swoich zasadach. Nie pozwalają się zaszufladkować, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu te panie w moim wieku, ciągle się łapiemy na tym, że na przykład ktoś z dzieci naszych przyjaciół mówi tak, a i przyszła taka starsza pani, a ja pytam się, czy ona była starsza ode mnie? Bo to bardzo często
ta starsza pani dla 18-latek, to jest, ktoś miał 40 lat. Ja byłam przekonana, że jak ktoś miałam lat, nie wiem, 15 i ktoś umierał mając lat 45 i ktoś mówił, Boże, taki młody odszedł. Ja mówię, nażył się chłopi na 45 lat. Myślę, że mogliśmy zbić tej perspektywy. Dokładnie, w tym temacie dokładnie tak samo myślałem, ale wiek to tylko liczba. Dzisiaj spotykamy się przy okazji premiery książki, tak naprawdę wywiadu rzeki. Wierzę, że wielokrotnie te propozycje przychodziły, a dopiero teraz udało się zdecydować, żeby podsumować te wszystkie piękne rzeczy. Czy to podsumowanie przeczytał już mąż? Nie. O proszę, myślałem, że był pierwszym recenzentem. Nie dostał tej książki do przeczytania, nie dostała do przeczytania tej książki moja Oleńka. To jest moja historia. To jest moja historia napisana moimi słowami. Ten wywiad prowadziła ze mną cudowna Emilia Padoł, fantastyczna dziewczyna, która zrobiła niebywały research. Na tym mi zależało, że, żeby nie przyszedł ktoś i tak zawciął. No i to niech coś pani mówi. No to niech pani powie, jak to było, nagramy. Więc nie o to chodziło. W związku z tym te pytania, które zadaje Emilia, to są rzeczy, o których ja mówiłam gdzieś tam w moim życiu. To są bezpośrednie relacje z wydarzeń, w których uczestniczyłam, z wyjazdów zagranicznych. Także dla mnie to jest ważne. To nie jest to, chwalę się, mamo, chwalimy się, prawda? Więc nie tak to miało wyglądać. Łatwiej mi było o tych różnych rzeczach opowiadać. Mój mąż, jak napisał swoją książkę, też nie dał mi jej do przeczytania. To jeden, jeden. Wet za wet. Pewnie się trochę zdziwi. Ale muszę przyznać, że ja miałem oczywiście okazję zobaczyć fragmenty tej książki. Mnie najbardziej ciekawiła pani prywatna strona, stąd też zacząłem dzisiaj naszą rozmowę tak, a nie inaczej. I gdyby tak podsumować 45 lat małżeństwa, dla mnie to jest absolutnie niezwykła sprawa, ale też wierzę, że to może wyglądać tak przepięknie z boku, a to jest po prostu ciężka praca. Czy państwu po tym czasie zdarza się być tak cudownie romantycznym? Ja myślę, że bez takiego romantyzmu i takiego zabiegania o uwagę drugiej osoby i takiego myślenia, co temu mojemu mężowi sprawi przyjemność. I ten mój mąż, który mi ciągle śniadanie do łóżka przynosi, i nie takie banalne, tylko to jest tak zrobione, to pięknie przyozdobione i tam wiem, że jak każdy będą... Każdy szczegół jest dopracowany. Tak, tak. Jajka to one są 4,5 minuty i one są naprawdę na miękko i mam to szczęście, że mój mąż, tak jak ja, bardzo lubi kwiaty, w związku z tym w naszym domu zawsze są kwiaty. To nie tak, jak ktoś opowiada, rocznica ślubu, o Jezu Chryste, znowu zapomniałem o kwiatach. Tak. Nie, to jest fajne takie myślenie, że musimy mieć na siebie taką uważność i takie ciepło i nie zapominać słowa kocham, które w niektórych domach w ogóle nie funkcjonuje, a dla mnie to jest ważne, żeby rozmawiać o emocjach. Przyjaciel tak na całe życie wiedział, że jest w moim życiu najważniejszy. Mhm. W książce przeczytałem właśnie w tej prywatnej części, że pani też dba o to, żeby nikt w rodzinie nie chodził głodny. Ja jestem po prostu uszczęśliwiony, że ja mam teraz przepis na krupnik pani prezydentowej, dorsz na warzywach. Naprawdę szczerze pomyślałem, że to cudownie, że właśnie z takiej strony również się pani pokazuje. I tam też padło takie zdanie, że gdy już uda się spotkać z Olą, z córką, to czasem pani tam się stara, żeby wrzucić temu zięciowi, Kubie, kotlecika. Czy mielone to jego ulubione? Kotleciki mielone tak. Znaczy, szczęście Kuby polega na tym, że Oleńka rewelacyjnie gotuje, genialnie. Ja ogromnie lubię, jak Oleńka jest razem z nami, a tego czasu sporo spędzamy i spotykamy się poza Warszawą. W Warszawie spotykamy się najrzadziej, ale na Mazurach wakacje to jest nasz wspólny czas, taki quality time. I Oleńka naprawdę genialnie gotuje i ja cieszę się, że to ona dla nas pichci. Ale tak jak Oleńka mówi, mama robi najlepsze zupy świata, więc ja wiecznie coś gotuję, jak jesteśmy na nartach, taką ogórkową, porządną, kwaśną ogórkową z ziemniaczkami na jakimś tam boczuszku takim, bo to musi nas rozgrzewać, czy kapuśniak, czy fasolowa, czy rybna, moja rybna tajska zupa po prostu, no to jest coś, co wszyscy też ogromnie lubią, bo trzeba gotować z miłością. Ja jak już gotuję, to myślę sobie, na pewno im będzie to smakowało. Mielone, tak, górna półka światowa, mam tutaj kolejkę zapisanych do tych moich kotletów mielonych. To jest przepisz mojej mateńki i od czasu do czasu przyznam, nie za często, ale także te mielone z mizerią, z tłuczonymi ziemniaczkami robię. Mhm. Zapytałem też o Kubę nie bez powodu, ponieważ bardzo ciekawi mnie państwa relacja. Czy pani się zdarza, żeby wykręcić najpierw numer Kuby, a potem dopiero do Oli? Czy wam się zdarza tak po prostu, jakie tematy was łączą? Jakie?
To znaczy myślę, że jednak częściej rozmawiamy z Olą, bo Kuba jest niezwykle zajętą osobą, w związku z tym to ja pytam się Oleńka, co robi Kuba? Raczej to jest tak, łącznik. Gdzie teraz Kuba jest? I tak. I Oleńka, żeby wiedziała, gdzie w danym momencie jest Kuba, to też nie jest rzecz prosta, ale od czasu do czasu wykręcam ten numer telefonu do Kuby. Mamy coś tam do dogadania, coś mamy do załatwienia, o czymś zapomnę. Kuba dojeżdża do nas na przykład na narty, więc zdarza się, że coś tam ma nam dowieść. No oczywiście zawsze jak teraz ich przepiękna piosenka, tak. nowy singiel ukazał się, no to pewnie, że od razu... Pokazuje muzyczne nowości. Piszę, dzwonię, mówię fantastycznie, odtwarzam. Na YouTubie chyba najczęściej ja odtwarzam ten ich utwór, bo jest to fenomenalna piosenka i słowa Oli też fajne. Pamiętam, że przepiękny utwór dla Disneya, ale pani powiedziała właśnie o tym wcześniej, jak rozmawialiśmy przed jeszcze naszym nagraniem, o tym czasie promocji, że on jest taki wyczerpujący. Być może wielu z Państwa nie zdaje sobie sprawy, że napisać książkę to jedno, ale udzielić tak wielu wywiadów to jest też ogromna praca. Gdzie dzisiaj będzie pani prezydentowa wieczorem? Co zrobi, żeby dać sobie tę chwilę relaksu? Dzisiaj jest piątek. Mam spotkanie z moimi koleżankami, także bardzo się cieszę, że na jakimś sushi się spotykamy. Co nie jest, szczerze powiedziawszy, dla mnie zbyt częstą sytuacją, ale to wytchnienie też jest ważne, bo październik dla mnie będzie wyczerpujący. Będę w wielu miejscach w Polsce, dwukrotnie w Warszawie, w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, w innych miejscach. Zaproszeń do wszystkich mediów mam tyle, że nie starczy chyba mojego życia i mojego dobrego samopoczucia, siły. Ale mam wrażenie, że jak Państwo przeczytacie, zechcecie przeczytać tą książkę, to tam znajdziecie odpowiedź na wszystkie pytania. Także nie muszę tak często bywać w telewizjach, w radiu, bo to tam wszystko ta jest. Książka daje odpowiedź na bardzo wiele pytań i to jestem cała ja. Mhm. Zapytałem na początku i tym też zamkniemy. Faktycznie, że niektórzy po prostu boją się podejść, widzą tę etykietę pani prezydentowa. Ale czy gdyby ludzie spotkali panią po przeczytaniu książki, chcieli powiedzieć dziękuję, to można po prostu podejść powiedzieć pani Jolu? Czy to jest nie tak? Nie, bardzo często tak jest. Gro osób nie potrafi inaczej, więc mówi do mnie pani prezydentowo i nawet te osoby, z którymi współpracowałam i ja mówię, błagam, proszę, mówmy sobie po imieniu. Niektóre osoby są starsze ode mnie. Nie ma takiej szansy. Pani prezydentowa i tak zostanie, ale podchodzi do mnie mnóstwo takich osób, które podchodzą, dziękują za różne rzeczy, które zdarzyły się w czasie prezydentury, za te 10 lat naszej, ja mówię, naszej wspólnej prezydentury, bo mam wrażenie, że tworzyliśmy taki team, który fajnie mógł działać dla Polski, dla Polaków, dla ojczyzny, górnolotnie mówiąc. I teraz się tak właśnie często zdarza, że ktoś podchodzi i za coś dziękuję, ale jak ktoś mówi, pani prezydentowo, w tych rankingach ciągle zajmuje pani pierwsze miejsce, potem długo, długo nie ma kolejnej pani prezydentowej. Wiele osób nie ma pojęcia, z czego się bierze to. Także myślę, że dopiero jak przeczytacie Państwo tą książkę, to zobaczycie, jak wieloma rzeczami starałam się zajmować i robić to najlepiej, jak potrafię. Po sesji dla Wiwy, na której byłem nieobecny, bo zatrzymała mnie choroba, organizm powiedział stop, dostałem od moich kolegów dwie relacje. Pierwsza to, że to jest najpiękniejszy człowiek, z jakim mieliśmy okazję współpracować w ostatnich miesiącach. A druga, to nie wiemy, czy można mówić do pani Jolu, także już wiemy. A po drugie, zapraszamy do przeczytania książki. Pierwsza dama prawdopodobnie już jest w księgarniach. Dziękuję pięknie. Pięknie, dziękuję. 23 października.